I wracamy do Państwa z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie, pytaniem dotyczącym Krajowego Planu Odbudowy aut spalinowych i czy to może w jakiś sposób podzielić Zjednoczoną Prawicę na podstawie również wypowiedzi z Solidarnej Polski. Sam minister Zbigniew Ziobro kilka tutaj słów ciekawych na temat Krajowego Planu Odbudowy powiedział. O tym wszystkim porozmawiam z moimi Państwa gośćmi, którymi są pani poseł Elżbieta Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, kłaniam się, witam ponownie. I pani profesor Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Pani profesor, witam ponownie. Również. No i zacznijmy od tego, że Solidarna Polska opublikowała uchwałę dotyczącą właśnie Krajowego Planu Odbudowy, a konkretniej tych kamieni milowych, które zostały zaakceptowane przez polski rząd. Solidarna Polska nie poprze wprowadzenia unijnych żądań uderzających w interesy ekonomiczne polskich rodzin. Posłowie Solidarnej Polski, podejmując decyzję w Sejmie, będą kierować się wyłącznie interesami Polski i Polaków, a nie żądaniami Brukseli. To głosi ta uchwała, a więcej usłyszymy również z ust ministra Sprawiedliwości i lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Posłuchajmy. Żądanie Komisji Europejskiej związane z opodatkowaniem i kosztami nakładanymi na Polaków związanymi z używaniem samochodów spalinowych, tak dieslowskich, jak i benzynowych. Jest to droga do realizacji ostatniego szalonego żądania Parlamentu Europejskiego, aby te samochody w ogóle zlikwidować z przestrzeni publicznej Unii Europejskiej, w tym Polski. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Gwarantem tego będzie Solidarna Polska, bo my nie będziemy zgadzać się na tego rodzaju ideologiczne szaleństwa, które będą uderzać w kieszenie Polaków. Po to tutaj jesteśmy, by to jasno Państwu powiedzieć. Mam takie wrażenie, że tutaj Solidarna Polska być może ponownie wychodzi przed szereg Zjednoczonej Prawicy i zapewnia, że to Solidarna Polska, co by się nie działo, będzie zabezpieczała Polaków przed tymi dziwnymi żądaniami ze strony Unii Europejskiej, zapisanymi właśnie w Krajowym Planie Odbudowy, jeżeli chodzi o te kamienie milowe. I tutaj jest pewne takie przestrzeganie. No rzeczywiście w pierwszych dniach, kiedy Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany, pojawiło się kilka takich informacji, które budziły niepokój wśród polskiego społeczeństwa, ale na przykład minister Waldemar Buda, jedna z lepiej poinformowanych osób, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, mówi: będziemy stwarzać preferencje dla samochodów niskoemisyjnych, ale nie będziemy podwyższać podatków dla pojazdów spalinowych. W podobnym tonie wypowiada się rzecznik rządu, pan Piotr Müller. Ale jak to z tym Krajowym Planem Odbudowy jest? Czy mamy się czego bać, czy nie? I jak tutaj tę uchwałę, te wypowiedzi ze strony ministra Ziobry ocenia pani poseł? Pani poseł Elżbieta Zielińska. Tu też trzeba powiedzieć, że dzisiaj marszałek Terlecki również dementował wprowadzenie tych opłat. No Solidarna Polska ma taką, a nie inną retorykę wobec Unii Europejskiej, ale też powinniśmy pamiętać, że nie jesteśmy jedynym krajem mającym kamienie milowe. Oczywiście one się różnią między innymi krajami, ale też nie jesteśmy jedynym krajem, w którym ludzie jeżdżą samochodami o silnikach dieslowskich i benzynowych. I to jest problem, który zaczyna być w całej Unii Europejskiej, że jednak te społeczeństwa no być może nie będą w stanie tak szybko przejść na te preferowane elektryczne samochody. I to nie tylko i wyłącznie nasze społeczeństwo tutaj stawia opór, więc to jest proces, ja myślę, że który będzie no, gorącym tematem całej Unii Europejskiej. Musimy wiedzieć po prostu o tym, że ta polityka na pewno będzie korygowana, zwłaszcza w tej sytuacji, w której my się teraz znajdujemy, czyli tej sytuacji wojennej, gdzie po prostu zaczyna być problem. My w Polsce już oczywiście o tym też dużo mówimy i zaczuwamy, ale ten problem ogrzewania, bo są kraje, które są w znacznie większym stopniu uzależnione od rosyjskiego gazu, więc proces ten takiej zielonej polityki będzie musiał na pewno być zmieniany, bo po kryzysie po-covidowym, po tym, że mamy wojnę na wschodzie, tutaj nie jest możliwe, żeby te wszystkie społeczeństwa europejskie tak nagle od tak się przestawiły tylko na zieloną energię.
więc. No to pokazuje chociażby decyzja też Niemiec, gdzie wprowadzono ten projekt ustawy mający przywrócić w pewien sposób elektrownie napędzane węglem czy ropą, kiedy tak, właśnie te dostawy gazu będą zmniejszone. Przez lata kopalni to jednak jest po prostu wzrastająca świadomość, że no brak tej dywersyfikacji tych źródeł energii, że jednak zabezpieczenie właśnie na czasy kryzysu, na czasy wojny, na czasy epidemii jest kluczowe, że w tym momencie też przechodzimy na elektronikę w zasadzie wszędzie, w szkole, w pracy, w urzędach i naprawdę to zapotrzebowanie wzrasta i jest cały czas bardzo wysokie. Tylko pytanie też, czy w kontekście samochodów spalinowych chodzi o to, żeby przesiąść się na te samochody elektryczne rzeczywiście, czy może chodzi o to, żebyśmy się przesiedli na rowery i ewentualnie pociągi w kwestii podróży po kraju, czy też samoloty. Jak na tą sprawę patrzy pani profesor? Jak pani patrzy również na wypowiedź z jednej strony Zbigniewa Ziobry, Solidarnej Polski, no i te płynące z rządu, czy też z Prawa i Sprawiedliwości? Czy Zbigniew Ziobro przegrał Izbę Dyscyplinarną, mimo że walczył o to bardzo i naraził Polskę już od jesieni na 1 000 000 euro dziennie kar. Razem to już jest kilkaset milionów kar, które właściwie powinno się ściągnąć od Solidarnej Polski, dlatego że to jego dziki upór. Czyli to tam jest ta polityczna odpowiedzialność według pani profesor? No zdecydowanie. No, także oczywiście w PiS-ie, w całej Zjednoczonej Prawicy, dlatego że no, nie chcieli zbyt dużych awantur, ale w końcu jednak Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana, co w ogóle otworzyło furtkę do Krajowego Planu Odbudowy, do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. No i w tej chwili Ziobro musi udawać tego obrońcę Polaków przed całym złem Unii, ponieważ on twierdzi, że właśnie Unia to jest to zło, które czyha na Polaków. Polacy naturalnie w to nie wierzą, aczkolwiek jest jakiś nikły procent wierzących w te brednie i on się do nich zwraca. Równocześnie ma świadomość, że Solidarna Polska musi mieć notowania przynajmniej samodzielnie, gdyby chciała startować w wyborach, to znaczy nie chce, ale 1-1,5%, bo wtedy PiS nie zechce tracić 1,5% na oddzielną listę, bo nie będzie miał już wtedy żadnych szans na rządzenie. I stąd Ziobro czuje się dosyć mocno. Opowiada oczywiście brednie pani, o tym, pani że profesor, Unia ale czy nie jest tak? Ja tutaj trochę stanę być może w obronie Solidarnej Polski, czy też ministra Ziobry, bo z jednej strony mówi pani profesor o tym, że pan Ziobro, pan minister coś tu udaje, no ale z drugiej strony to stanowisko Solidarnej Polski pana ministra jest dość niezmienne, podobne no, od wielu lat, wielu miesięcy. To jedna kwestia. I z drugiej strony, czy nie ma pani wrażenia, pani profesor, że rzeczywiście te zmiany, które proponuje Komisja Europejska, też w skali Unii Europejskiej i w skali, czy w kontekście tej transformacji energetycznej, no nie nadążają za tym, co się w Europie dzieje, z tymi zmianami i wyzwaniami, z którymi mamy do czynienia, że szczególnie Polska i też w kontekście no, pewnych opóźnień, niedopatrzenia pewnych kwestii, to nie tylko jeżeli chodzi o rząd Zjednoczonej Prawicy, ale rządów, które następowały po sobie w ostatnich latach w naszym kraju, że nie jesteśmy przygotowani też na pewne zmiany, jak chociażby infrastruktura do ładowania takich pojazdów elektrycznych. Ależ oczywiście i te pojazdy musimy mieć świadomość, że przecież ich produkcja wcale nie jest ekologiczna, także wyprodukowanie no, później ta pojazdów, bateria też trzeba coś z nią zrobić, jak ona się zużyje. Także, natomiast ja myślę, że jest to wszystko kwestia perspektywy. No, zwłaszcza młodzieżowy strajk klimatyczny uświadamia sobie, że przyszłość należy do energii odnawialnej, że trzeba to zmieniać i jest to kwestia czasu. A więc naturalnie tutaj żadne gwałtowne ruchy nie wchodzą w grę. Także tutaj no, PiS z kolei się przedstawia jako ten obrońca samochodów na ropę i że nie odda ani guzika, prawda, i ani jednego litra ropy nie no, pozwoli. Ja tutaj nie do końca się też zgodzę z panią profesor, cytując ponownie ministra Waldemara Budę, który powiedział, że w Polsce rocznie umiera 60 000 osób w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli ktoś jest przeciwny
poprawianiu jakości powietrza w Polsce. To jest to trend przeciwko całemu światu. Cały świat się w tym kierunku zmierza. To jest też właśnie w kontekście samochodów niskoemisyjnych, przestawiania się właśnie na tą energetykę niskoemisyjną. Właśnie o to chodzi, ale wszystko że to przestawianie się jest konieczne, natomiast trzeba to robić no, w bardzo rozsądny sposób, w taki, który no, z jednej to strony teraz będzie dobry dla środowiska, a z drugiej, no to nie może być rewolucja. Tutaj coś próbowała powiedzieć pani poseł Elżbieta Zielińska, to ja panią poseł bym zapytał o te słowa właśnie, które przed momentem chciała pani powiedzieć. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że wszystko w rozsądnym czasie, bo też jest tak, że kolej oczywiście jest rozwijana i tutaj są olbrzymie środki położone na rozwój kolei, która jest takim, myślę, że dobrym i zbiorowym właśnie środkiem komunikacji i wiele osób by chętnie wybierało, ale nie ma po prostu takiej możliwości, bo mamy jeszcze dużo obszarów dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym. Ja właśnie z takiego terenu pochodzę, tutaj z Beskidu Niskiego, i też trzeba mieć świadomość, że tutaj żadne gwałtowne ruchy nie wchodzą w grę, bo dla kogoś czasami ten samochód, a nie stać właśnie kogoś na nagłą zmianę samochodu, dla niego to jest możliwość zawiezienia dziecka do szkoły, podjechania do szpitala, na dializę, do lekarza, do pracy. I po prostu Unia Europejska czasem się zachowuje jakby w Unii Europejskiej, niektórzy politycy w Komisji Europejskiej, jakby każdy z nas mieszkał w centrum dużego miasta. Tak nie jest. I mamy bardzo różne spojrzenia w różnych krajach Unii Europejskiej, tak jak mówię, nie tylko w Polsce. I na pewno ten proces nie będzie tak wyglądał, jak tu niektórzy straszą, że nagle w przyszłym roku wszyscy musimy porzucić nasze samochody, czy za dwa lata. Tak nie będzie, bo nie tylko Polska, tak, ale i inne społeczeństwa Unii Europejskiej nie są w stanie się przestawić. I tak jak już tu było wspomniane, też samochody elektryczne, też skutki pewne dla środowiska i konsekwencje produkcja tego niesie. I musimy też mieć świadomość, że chroniąc środowisko, nie możemy jakby z jednej skrajności wpadać w drugą, bo to zrównoważone właśnie gospodarka powinna brać różne aspekty i te kwestie regionalne pod uwagę, a także to, że nagle co pozbawimy społeczeństwa możliwości pracy, edukacji, to niesie za sobą również inne konsekwencje gospodarcze, społeczne. I tutaj nie ma zgody na właśnie tego typu politykę. Pani poseł, ja widzę, ale że pani ta polityka też musi być właśnie wspólna dla całej Unii, dlatego że już w tej chwili na przykład do Berlina, do Brukseli nie wjadą stare samochody, które są na ropę. W związku z tym ta polityka musi być ujednolicona i wtedy część obywateli sama będzie rezygnować. Oni być ale może musi powinni zakładać również te różnice. Te ależ różnice, oczywiście. I tak jak teraz jest kapitału. No, ale musimy patrzeć na to tak. Teraz zmieniana jest telewizja, prawda? I wobec tego są dopłaty, czy to do telewizorów, czy do dekoderów. I być może trzeba będzie o takim systemie też pomyśleć. Tak, znaczy ja, o ile się nie mylę, to dopłaty do samochodów elektrycznych chyba funkcjonują, ale to tak, nadal w kontekście ceny tych samochodów. Tak, a poza tym powiedzmy sobie szczerze, no nie mamy tych stacji do ładowania bezpłatnych czy tanich. W związku z tym, no ktoś, kto przesiadłby się na samochód elektryczny, to by się naraz okazało, że wcale na przykład na posiedzenie Sejmu na czas nie dojedzie. No właśnie, i tu nawet na inne wyjazdy, bo to kwestia też planowania dłuższej trasy podładowania. To ładowanie może trwać różnie 40 minut, także, a jak będzie kolejka tak jak do ładowarki, mówię, to i dłużej. A czy panie będą musiały się przesiąść na taki samochód elektryczny, czy też nie? Czy pani poseł Elżbieta Zielińska w tym momencie jest w pojeździe napędzanym spalinowo, czy nie? Tak młoda, że na pewno w pewnym momencie się przesiądzie, bo już innych samochodów. Ale może już nie jest w samochodzie elektrycznym pani poseł? Ja hybrydą jeżdżę. Ja nie jestem w samochodzie elektrycznym. Niedawno zmieniałam samochód, bo po prostu mi się foteliki dziecięce nie mieściły, ale mam nadzieję, że jeszcze na tym samochodzie trochę pociągnę, bo to jest jednak dla rodziny zawsze duży wydatek. Ja spalinowy samochód również, a pani? Hybrydę.
hybryda. Tak, i chyba to jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie, też zabezpieczające się podczas dłuższej podróży, no, jeżeli chodzi o ładowanie, tankowanie też w tym przypadku. Powiedzieć, że jeżeli samochód hybrydowy stoi 3 tygodnie, bo z jakiegoś powodu nim nie jeździmy, to już mamy kłopot z uruchomieniem. Także a to jest ciekawostka. Jest tutaj stawiamy kropkę. Pięknie dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Pani profesor Joanna Seneszyn, pani poseł Elżbieta Zielińska były moimi i państwa gośćmi. Dziękuję i raz jeszcze dobrego dnia życzę państwu również i zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.